Dzień dobry, witam. Tak jak zapowiadałem tydzień temu, dzisiaj druga część rozważań na temat dostępu do informacji publicznej. Ostatnio mówiłem o tym, jak w Konstytucji uregulowane jest to zagadnienie. Powiedzieliśmy wtedy, że zobowiązane do jej udzielenia są organy władzy publicznej, organy samorządu zawodowego i gospodarczego oraz inne jednostki, które zadania władzy publicznej realizują i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa. Mówiłem też o tym, że wedle Konstytucji prawo do informacji publicznej obejmuje dostęp do dokumentów oraz wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy, a od siebie dodałem, że można je realizować również poprzez zadawanie pytań. Na koniec wskazałem też przypadki, w jakich prawo to może być ograniczone, z zaznaczeniem, że ograniczenia te mogą nastąpić tylko aktem prawnym rangi ustawy. Szczegółowe uregulowania Konstytucja pozostawia jednak właśnie ustawie. Dziś zajrzymy do ustawy o dostępie do informacji publicznej i przyjrzymy się temu, jak wygląda procedura uzyskiwania takich dokumentów czy odpowiedzi na zadane pytania. Na początku jednak jeszcze jedna uwaga. Ustawa o dostępie do informacji publicznej rozszerza nieco jej zakres względem Konstytucji. Określa, że informacją publiczną jest każda informacja o sprawach publicznych, a więc nie tylko dokumenty i prawo wstępu na posiedzenia. Stąd też te odpowiedzi na pytania, o których wspominałem przed tygodniem. Ustawa określa też, że prawo do informacji publicznej przysługuje każdemu i nie można od niego żądać, żeby uzasadnił je swoim interesem prawnym lub faktycznym. Zasadą jest to, że dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, chyba że podmiot obowiązany do jej udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku. W takim wypadku podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłaty w wysokości odpowiadającej tym kosztom, ale nie większej, a więc organy władzy nie mogą zarabiać czy zwiększać swoich dochodów, dlatego że ktoś zażądał udzielenia jakiejkolwiek informacji publicznej i ta opłata też trzeba, żeby była traktowana jak wyjątek od tej ogólnej reguły. Zapewne każdy z Państwa spotkał się z taką stroną w internecie, jaką jest Biuletyn Informacji Publicznej. Jeżeli jakieś informacje lub dokumenty zostają na niej umieszczone, traktowane są jak udostępnione. W pozostałym zakresie informacji publicznej udostępniane są na wniosek. W przypadku więc, gdy ktoś wystąpi z wnioskiem o udostępnienie jakiejś informacji, która znajduje się już w tym biuletynie, to organ może ograniczyć się jedynie do odpisania, że informacja taka jest już udostępniona w internecie. Dobrą praktyką jest też wskazanie linku do szczegółowego dokumentu czy do szczegółowych danych. W pozostałych przypadkach, tak jak wspomniałem, ta informacja publiczna udzielana jest na wniosek. Ustawa nie zawiera żadnych szczególnych wymagań formalnych co do jego treści czy kształtu. Wystarczy więc tak naprawdę napisać tylko zapytanie do odpowiedniego podmiotu i czekać na odpowiedź, która powinna zostać udzielona bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni. W przypadku, gdy zachowanie tego terminu jest niemożliwe, organ powinien powiadomić o tym wnioskodawcę i poinformować go o przyczynach opóźnienia. W przypadku odmowy udzielenia informacji publicznej lub umorzenia postępowania, w jednym i drugim przypadku powinno to nastąpić w formie decyzji administracyjnej, od decyzji takiej przysługuje odwołanie, które również ma być rozpoznane w 14 dni, a więc te terminy są szybsze niż w przypadku innych spraw. Tutaj dodać warto, że artykuł 23 ustawy o dostępie do informacji publicznej stanowi, że kto wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi nie udostępnia informacji publicznej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Udało mi się dotrzeć do kilku wyroków, w których pracownicy urzędów zostali nawet na podstawie tego przepisu skazani. Przeważnie były to jednak kary grzywny, innych kar nie znalazłem. Na pewno można powiedzieć, że prawo do informacji publicznej nie jest prawem martwym. Wręcz przeciwnie, można, a nawet niekiedy chyba trzeba z niego korzystać, jeżeli chcemy mieć wiedzę o tym, co dzieje się w naszym mieście, w naszej gminie, czy nawet w naszym państwie. Zachęcam Państwa do korzystania z tego prawa, z przepisów tej ustawy. Nie jest to skomplikowane, jest to raczej proste, a można nabyć bardzo dużą wiedzę.
Dziękuję za uwagę. Na dzisiaj to wszystko i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.